So, junior high, huh? Gimnazjum, co? Ileż wspomnień, prawda? Nie wracajmy do tego. A co? Gimnazjaliści bywają wredni. Będzie super, musisz tylko o paru rzeczach pamiętać. Na przykład, pieniądze na stołówkę trzymaj w bucie, ale miej w kieszeni drobne. Po co? Nie przestają lać, póki czegoś nie dostaną. Kto? Starsi koledzy. Chwycą za nogi i utopią ci głowę w muszli. Utopią w muszli klozetowej. Nie strasz dzieciaka, nie tyle utopią, ile zanurzą. I to żaden wstyd kąpać się po błysie w majtkach. Żaden? No dobra, niewielki. Ale nie wyśmieją twojej fasolki. Fasolki? Z której wyrośnie potężna łodyga. Zapomniał prezent. Twoja pierwsza komórka. To nie zabawka, używaj wyłącznie w sytuacjach kryzysowych. Kryzysowych? Tato, przyjedź po mnie, zamknęli mnie w szafce, mam mokre majtki. To się zdarzyło tylko raz. Gdyby nie pies do wykrywania prochów, ominęłyby cię święta. Jaki pies? Nie miałem żadnych prochów. Fakt, zwabił go zapach moczu. Siedziałem tam 5 godzin. Ile? Ale ty masz komórkę. Ukryj ją tam, gdzie jeńcy wojenni chowają zegarki. Dalej. Wbiłem ci parę numerów. 1 to ja, 2 to gabinet pielęgniarki, 3 posterunek policji. Po co? Pożyjesz, zobaczysz. Te są szpanerskie. Gimnazjum nie szpanujemy, tylko unikamy łomotu za buty. Za buty? Za te na pewno nie. Wyglądam debilnie. Lepiej wyglądać debilnie niż wisieć boso na maszcie i służyć za spluwaczkę. Nie chcę. Więc noś odpowiednie buty i nie kręć się tam, gdzie żule. A po czym rozpoznam takie miejsce? Po tym, że zawiśniesz na maszcie. To też przydarzyło się tylko raz. Sprawdzę rozmiar. Idealne, mnóstwo miejsca na pieniążki. Dlaczego beż? Bo żaden ze znanych gangów nie nosi się na beżu. A tak wezmą cię za przerośnięty plaster. Plaster chroni przed dalszymi urazami. Mama mówiła, że mogę już sam chodzić na przystanek, wiem. I wolę czekać tam sam. Odprowadzimy cię tylko. Będę wyglądał jak ostatni lamer. Niestety nic już na to nie poradzisz. Nie odchodźcie. Spokojnie. Unikaj kontaktu wzrokowego. W autobusie nie siadaj przy oknie, bo któryś z tych przygłupów da ci wycisk. Wycisk i pamiętaj, że kierowcy łatwo puszczają nerwy. Co? Nie rozpraszaj go. Jedno szarpnięcie i polecicie jak kulki w automacie. Czekaj. Uśmiechnij się. Po co? Po zaginięciu żądają aktualnych zdjęć. Nie świruj, jeszcze nigdy nikogo nie znaleźli. Życzę ci wspaniałego dnia. Baw się dobrze. Trzymam za niego kciuki. Zrobiliśmy, co mogliśmy, od tej pory jest zdany na siebie.